Cześć, ale rozmowa, bardziej debata nawet niż rozmowa nam wyszła. Jakub Pawelski, Life Kit. Słuchajcie, to jest rozmowa o tym, jak się buduje jednorożca. Od początku, od rozmowy przy kuchennym stole z mamą, od programowania jako nastolatek, do tworzenia produktu, do tworzenia firmy. Na początku bez inwestorów, totalny bootstrapping, lubię takie firmy, teraz już z inwestorami. Rozmowa z bardzo młodym człowiekiem, bardzo świadomym siebie, bardzo świadomym tego, co buduje. Jeżeli czytacie newsletter Zaprojektuj swój biznes, to tam jest tekst o tym, jak się skupiać, o fokusie. To jest super sfokusowany, super nastawiony na budowanie niesamowitego przedsiębiorstwa, niesamowitego produktu człowiek, z którym miałem przyjemność rozmawiać. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Najważniejszą wartością firmy jest zdrowie pracownika. Corporate Wellness to program well-being realizowany w siedzibach firm lub online. Jeśli chcesz zadbać o swoich pracowników, skontaktuj się z nami. www.corporate-wellness.pl. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy trudne pytania, dowiadujemy się, jak doszli tam, gdzie są i jakie zakręty pokonali po drodze. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie lajki, komentarze, nam jest to potrzebne. Jeżeli nie jesteście jeszcze w społeczności Zaprojektuj swój biznes, to koniecznie wejdźcie na zaprojektujswójbiznes.pl/społeczność. Oczywiście bez polskich znaków i tam możecie zapisać się na newsletter albo dołączyć do naszej społeczności. A dzisiejszym gościem jest Jakub Pawelski, Life Kit. I na razie tyle. I na razie tyle? Na razie tyle. No dobra. Słuchajcie, ja się zestresowałem tą rozmową na dzień dobry, bo rzadko przychodzi osoba, która za pierwszym strzałem robi coś tak fajnego i to wychodzi. Trzeba mieć chyba dużo szczęścia. Trzeba mieć dużo szczęścia w projektowaniu swojego życia, ale to opowiemy o tej drodze, bo to oczywiście nie była droga usiana tylko różami, prawda? No nie, nie. Dobrze. Trzeba mieć jakąś tam ekspozycję na to szczęście, nie? Bo jakby wierzę, że jego doza jest gdzieś tam równomiernie rozłożona, tylko pytanie, ile dajesz szans temu szczęściu? I ile szans marnujesz? Mhm. Ja staram się obstawiać na tą ruletkę, żeby ta piłeczka miała gdzie wpaść, tak, prawda? Tak. Jak obstawiasz codziennie przez cały dzień, no to tam prawdopodobieństwo rośnie, nie? No to prawda. To Jakubie, takie standardowe pytanie dla gości audycji Projektuj swoje życie. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia? Projektować życie to faktycznie chyba zacząłem dość niedawno. Tak naprawdę mam na myśli ostatnie pół roku, rok i zacząłem zauważać, czy jakby świadomie podejmować decyzje jakby tu i teraz, biorąc jakąś tam perspektywę, wiesz, 3-5 lat. Ale to jest tak naprawdę dopiero od niedawna. Czyli kombinować zacząłeś teraz. To jak to było przedtem? Myślę, że z biegiem czasu dowiadywałem się, jakich rzeczy nie lubię robić. I starałem się gdzieś tam tak układać Ale sobie. Ale odsuwałeś się wtedy, tak? Uciekałem od nich, tak. Ja w ogóle, ja bardzo, bardzo źle działam na motywacji zewnętrznej. Tak? Czyli jakby bardzo ciężko mi się, i to jest kuriozalne, w sensie, że to naprawdę jest jakby uciążliwe na co dzień. Nie, naprawdę. Chcesz się zamienić? Bo są, wiesz, są jednak pewne takie rzeczy, które powinny być zrobione, niezależnie od tego, czy ja tego chcę, czy nie. Okay. Od jakichś takich, wiesz, urzędowych, papierowych, domowych, jakby są takie czynności, które naprawdę potrafię odwlekać bardzo jakby długo. Czyli choinka będzie wyniesiona, nie trzeba przypominać co pół roku, tak? No choinki nawet nie ma, nie? Ale nie, naprawdę, w sensie nie chcę nawet teraz opowiadać o tych wszystkich sytuacjach, bo to jest jakby, ale miałem w życiu pewnie i nadal mam takie problemy dnia codziennego, ze względu na to, że ciężko mi się właśnie zmotywować tak zewnętrznie. No. A jak się motywujesz wewnętrznie? No są rzeczy, które mnie pasjonują, są rzeczy, które lubię, w ogóle wyzwania, tak? Jakby robienie czegoś, co nie jest łatwe. I to jakby zapewnia mi tą motywację. Na wewnętrznej jestem w stanie robić bardzo dużo, a na zewnętrznej nie bardzo, nie? To do tego stopnia, że jak mam jakieś bliskie osoby, z którymi chciałbym żyć dobrze,
to im często dotłumaczę, w jaki sposób mnie podchodzić, nie? Jeżeli chcesz coś osiągnąć. W sensie, to, że chcę... to trzeba to zaimplementować do środka, tak, do siebie. Tak, tak, ale zrobić taką incepcję tego, tak? Że jakby w odpowiedni sposób jakby tą potrzebę narysować i pokazać, żebym ja bardzo chciał to zrobić, nie? I to działa. To działa, tak. A to bardzo wysoki poziom samoświadomości. Że już jesteś w stanie tak rozmawiać, że rozumiesz, jak twój mózg działa. Z tą samoświadomością to myślę, że nie jest do końca tak, że to jest jakaś tam moja wewnętrzna refleksja, zdolność i tak dalej, tylko efekt jakby komentarzy i spostrzeżeń ludzi, z którymi jakby spędzam czas. Czyli przyjmujesz feedback. Tak, plus jakby występuję trochę, chcąc nie chcąc, takiej roli ciekawostki, jakiegoś takiego dziwoląga, czegoś, co się fajnie diagnozuje, bo jest co, w sensie, że jest jakby... Bo jest inne. Jest inne, no jest duży odstęp od normy, więc jest do czego podrabiać teorię, nie? Okej, ale tobie jest dobrze z odstępowaniem od normy chyba. Absolutnie, myślę, że jakby dobrze się w tym czuję, tak jakby zawsze troszkę chyba tak pod prąd jakby starałem się być. Znaczy starałem, to może głupie słowo. Ja nie mam wzorowej historii, jeżeli chodzi o, wiesz, czasy szkolne i tak dalej. Nigdy nie byłem jakimś dobrym uczniem piątkowym i w ogóle... Czyli testowałeś granice, tak? Raczej tak. I raczej to zawsze było podprąd i podważanie wszystkiego. Taki młodzieńczy cynizm. Więc to mi chyba zostało i jakby ciągle tak. Więc jakby czuję się dobrze z tym, że jestem pewnie tam troszkę inny podprąd, inaczej i tak dalej. Super. Czy pamiętasz, kiedy zarobiłeś pierwsze pieniądze? Pewnie coś koło Counter-Strike'a, ale wiesz co, domyślam ale się... Ale grałeś w Counter-Strike'a? Tak, tak, bardzo dużo. Domyślam ale żeby się zarobić pieniądze? Nie, ale koło tego się jakby jakieś tam, wiesz, turnieje i tak dalej, więc jakby jakieś pieniądze były. Ale jeżeli pijesz do tego, czy mam jakąś taką młodzieńczą historię przedsiębiorcy, że sprzedawałem, wiesz, gazety czy drożdżówki sklepiku? Nie. Ja zupełnie nigdy nie byłem. W sensie to pewnie byłoby fajnie powiedzieć, że jak miałem 9 lat, to sprzedawałem Mentosy czy coś takiego. Jakby nie. Nigdy nie miałem żadnego takiego drygu do przedsiębiorczości jakby per se. I nadal powiem ci, że takie rzeczy jak na przykład handel jakby zupełnie mnie nie fascynują. Tak? To znaczy... Do tego masz wspólnika. Można tak powiedzieć, ale nie, nawet nie. Wspólnika mam, historycznie Mateusz zajmował się wszystkim związanym z klientami, bo ma trochę więcej empatii, jest jakby handlowcem, więc jakby to jest dla niego, to jest jego jakby teren. A chodziło mi o to, że jakby ja nie jestem przedsiębiorcą rozumianym jako osobą, która się zajmuje jakby po prostu robieniem jakby kasy. Że jakby właśnie... Ty rozwiązujesz problem. Tworzę produkty. Myślę, że to jest jakby w ogóle to, co mnie najbardziej jakby, wiesz, fascynuje i drive'uje i z czego się oczywiście to zaczęło. Teraz pewnie to ta definicja słowa produkt z czasem będzie ewoluowała, tak? Jakby, nie wiem, byłem programistą, to ten produkt pewnie był stricte jakby tą kawałkiem kodu. Tak, dokładnie. I nawet nie, że kawałkiem kodu, tylko aplikacją mobilną. Od A do Z, ale aplikacją. Teraz przy LiveKidzie to zaczęło się rozrastać do jakby całego experience'u użytkownika, tak? Czyli produkt ok, ale jakby to, w jaki sposób on jest komunikowany w marketingu, w jaki sposób, wiesz, jakby jeszcze szerzej. Teraz to już pewnie jest jakby, moim produktem jest nie tylko jakby rozwiązanie dla użytkowników, ale firma. A może kiedyś właśnie fundusz, jakby to może się rozszerzyć, ale zawsze to jest jakby tworzenie czegoś. Jakiegoś, to jest jakby, człowiek, który projektuje swoje życie. Dzieła. Dobrze. To jak się stało, że zacząłeś, co się stało, że zacząłeś programować? Zamknąłem poprzedni rozdział w moim życiu. A jaki był poprzedni rozdział twojego życia? To był sport. Okej. To był sport. To myślę, że w ogóle a propos tego projektowania, to jakby nigdy chyba nie było planowane, czy na pewno nie było planowane, ale no pierwszą część taką istotną życia do chyba 16-17 roku życia to był jakby u mnie sport. Najpierw to było pływanie, potem to była siatkówka. No i to mnie na pewno tam w niektórych aspektach mocno ukształtowało, czy jakby swoje jakieś takie piętno odcisnęło i to się ciągnie do dzisiaj. Etyka pracy. Jakie to było właśnie piętno? Myślę, że etyka pracy, tak? To znaczy etyka pracy, brak w ogóle czasu wolnego, to znaczy... szkoła, trening? Trening, szkoła, trening, raczej w ten sposób, że z domu się wychodziło na 7:30 na pierwszy trening i wracało się... Czyli wstawałeś o 5, żeby zdążyć prawie, no, 6. No tak, ale wiesz, i w tym nie ma żadnego heroizmu, tak? Tak, to znaczy, po prostu było. Tak, i jakby to samo robię teraz i tak samo... Etyka pracy, która polega na tym, że po prostu codziennie się wstaje i poświęca się ileś tam godzin na to, żeby być coraz lepszym w tym, co się robi. Czyli taka praca nad drobnymi, nie jakimiś rewolucyjnymi zmianami, tylko za każdym razem trochę lepiej, tak? To raz, a przede wszystkim jakby no, robienie tego. W sensie, że
masz jakieś swoje rzemiosło, to odbijanie piłki, jak w moim przypadku, i codziennie poświęcasz czas na to, żebyś w tym coraz lepszy. Codziennie to robisz. Mhm. I nie ma za bardzo... Na przykład koncept weekendów też był mi niezbyt znany, no bo wiesz, poniedziałek, piątek to są treningi, weekendy to są mecze i turnieje, więc jakby taki... I co jakiś czas oczywiście jest jakiś day off, ale to jest jakby... Znaczy jest szokujący, bo nie wiesz, co ze sobą wtedy zrobić, prawda? Tak, jest to święto, tak? To znaczy ja teraz na przykład troszkę zaczynam się uczyć weekendów, tak? To znaczy tego, że na przykład jest instytucja soboty, gdzie zdarza się tak, że faktycznie jakby wykonuję mało czynności takich jakby bieżących czy I to jest nowość dla ciebie. Na pewno. Tylko tak jak mówię, w tym nie ma heroizmu, w tym nie ma jakiegoś tam takiego bardzo... To jest jakby naturalne. Naturalne, bo przełożyłem jakiś tam chyba warsztat, czy jakby tryb pracy osoby, która zajmuje się sportem, na potem programowanie, no a teraz jakby prowadzenie firmy. Cezary Bułkowski bardzo fajnie opowiadał właśnie o siatkówce. Mamy taki odcinek, który się urwał, mamy nadzieję nagrać kolejny, że to jest niesamowity sport, bo też jest sportem niekontaktowym. Więc też uczy cię pewnych zasad i pewnego tego, a z drugiej strony, tak jak fajnie mówisz... Z tym brakiem kontaktu nie wiem, czy to jest akurat coś, co dla mnie jest mega istotne, bo na przykład interesuje się, co nie ma nic wspólnego z praktyką, ale bardzo jakby fascynuje mnie boks. Więc jakby myślę, że... Czyli ostatnią walkę oglądałeś rano, tak? Tysona Fury'ego? Tak. Tak. W ogóle Tyson Fury jest cudowną postacią, jeżeli nie wiem, czy jakby znasz jakby cały rys i tak dalej, to jest jakby naprawdę... Niesamowity. Niesamowity człowiek. Jakby wielowymiarowa postać, cały koncept zdobywania przez jego i pokonania Kliczki i potem jakby ta depresja, powrót na pierwszą walkę z Wilderem. Mówienie o tym otwarcie. Tak. I wiesz, cały koncept tego, jak on eksponuje swój, może nie, że brak zaangażowania, ale to swoje takie podejście, że ma troszkę brzuszka, nie jest jakiś super wysportowany, ale swoim jakby talentem i kunsztem jakby pięściarstwa i tak dalej jest w stanie pokonywać najbardziej wyżyłowanych atletów, którzy wydają się jakby tym wzorem, nie? A on jakby stojąc z boku, popijając swoje brytyjskie piwo, jest w stanie zdobywać jakby niesamowite tytuły, nie? To co się stało, bo powiedziałeś, że programowanie stało się takim następnym krokiem, to co się stało, że sport przestał być tym, co zajmowało ci najwięcej czasu? Znaczy, generalnie wiek licealny, u mnie to było techniką, ale jakby ten wiek to jest taki moment, w którym przynajmniej w siatkówce, nie wiem jak to wygląda w innych sportach, musisz podjąć trochę decyzję, czy idziesz w ten sport zawodowy, czy raczej skręcasz w tą, powiedzmy, bardziej jakąś naukową, czy jakąś inną drogę, a sport zaczynasz traktować bardziej jako dodatek do życia i bardziej jest to jakaś tam, jakieś AZS-y, druga, trzecia liga, a nie plus liga i jakby życie poświęcone sportowi zawodowemu. Jak tą decyzję podjąłeś? Chyba trochę w impulsywny sposób, bo wahałem się przez pewnie rok, półtora. Ja też jestem z Krakowa. Kraków ma tylko dwa kluby siatkarskie. Żaden z nich nie jest klubem ekstraklasowym, znaczy w sensie plusligowym, czy takim z prawdziwego zdarzenia. My i tak w tych rocznikach, których grałem, czyli 9-8, jakby okolice, byliśmy tym słabszym klubem, to znaczy jakby Hutnik zawsze był od nas jakby dużo lepszy, więc na hali nie było zbyt dużych perspektyw i tak naprawdę te bardziej poważne i sensowne osiągnięcia to mieliśmy w siatkówce plażowej. Ja i mój partner Kacper. I to też jakby ułatwiło tę decyzję, bo perspektywy, jeżeli chodzi o, bądź pragmatycznie, no zarobkowe, jeżeli chodzi o siatkówkę plażową, są dużo niższe, dużo trudniejsze. To jest naprawdę ciężka droga, żeby robić to zawodowo. Pomimo, że to wygląda tak atrakcyjnie, tak? Tak. No to wygląda bardzo atrakcyjnie, ale naprawdę to jest jakby ciężki kawałek chleba. Moim bliskim kolegą jest osoba, która medale Mistrzostw Świata ma na piasku i naprawdę jakby to nie jest to, z czego żyje. Co jest jakby żenujące tak ogólnie. W sensie, jak popatrzymy na to, jak cudowni są to sportowcy. Więc jakby takim punktem kulminacyjnym, żeby nie zanudzać, był turniej, na który pojechaliśmy jako absolutni faworyci. Po drugim miejscu w plaży Open, czyli takim, powiedzmy, prywatnym. Chyba w piłce nożnej jest tak, że jest jakaś taka jedna liga i druga, nie? To jakby w siatkówce jest tak, że są Mistrzostwa Polski, które są tymi państwowymi i są jakieś takie prywatne, duże turnieje. Tym dużym prywatnym turniejem była plaża Open i tam zajęliśmy drugie miejsce w roczniku, tam chyba dwa lata jeszcze starszym, chyba to było do 18 roku życia, coś tego typu. Wygraliśmy Mistrzostwo Małopolski, Mistrzostwo Południa Polski, no i kolejnym krokiem było już Mistrzostwo Polski, przyjechaliśmy na turniej właśnie jako faworyci. Jako faworyci, pełną gębą, to znaczy też czując się jako faworyci.
sieci, co pewnie było początkiem końca. I, no i odpadliśmy chyba w drugiej rundzie, czy jakby tak o wiele za wcześnie. Taki zimny prysznic. Bardzo zimny prysznic i to był moment, w którym stwierdziłem, że wtedy było duże emocje, więc jakby ja wtedy chyba krzyczałem w głowie, że już nie chcę, żeby przypadek jakby rządził moim życiem i że wiesz, praca, którą wkładasz przez lata, czy nawet już patrząc pod kątem... A w sporcie jest trochę przypadku, tak, prawda? Patrząc pod kątem jakby sezonu nawet, nie? Że jakby już palicho poprzednie 10 lat, ale jakby poświęcasz jakby cały sezon na przygotowanie do tego dnia i masz jakąś niedyspozycję. Czy, nie wiem, konflikt z partnerem, tak? Bo to w siatkówce plażowej to jest bardzo psychologicznie... Po prostu masz gorszy dzień. Tak. Ale akurat tego dnia, który jest bardzo ważny, nie? Akurat tego dnia. I nagle jakby cały rok się nie liczy i spadasz gdzieś w dół i to było jakieś takie bardzo... A czy to właśnie ten konflikt z partnerem, czy też relacje z partnerem czegoś cię nauczyły, to teraz wykorzystujesz w spółce ze wspólnikami? A czy to, żeby nie wybrzmiało to jakoś nie, to nie jest tak, że był jakiś konflikt, tylko wiesz, dwójka osób... Ale słabszy dzień, nie? Bardziej chodzi o to, że spędzasz ze sobą 10 godzin dziennie, nie? Mhm. W sensie, wiesz, te treningi, zwłaszcza siatkówki plażowej, to jest spędzenie naprawdę całego dnia na piasku, w słońcu, z jedną osobą, więc troszkę wszelkie problemy, jakie mogą nastąpić, nie wiem, w małżeństwie, to jakby tutaj wychodzą po tygodniu. To jest... Ale czy takie siatkówka i plażowa, i ta normalna, czyli działanie w zespole i tak dalej, to na pewno. Coś ci zostaje teraz? Nie, no oczywiście, tak, na pewno. Jakby prowadzenie, myślę, firmy, czy jakby organizacji zespołu ludzi, zwłaszcza na tym bardzo wczesnym etapie, to jest jakby to samo, co prowadzenie zespołu. Czyli to pomogło. Tak. No dobra, zostawiasz sport, emocjonalnie poniekąd, ale zostawiasz. Tak. I skąd pomysł na to, żeby programować? To wynikało ze szkoły, czy z ogólnie tego, co na świecie jest popularne, czy z czegoś innego? Nie, to w ogóle jakby do programowania jeszcze było jeszcze dalej. Kawałek? Jeszcze kawałek. To opowiedz o tym kawałku. Ja poszedłem do technikum informatycznego. Mhm. Co prawda ja z informatyką tam nie miałem nic wspólnego. To znaczy technikum jest ogólnie informatyczne, ale ja uczyłem się tam na kierunku teleinformatycznym, co sprawiło, że raczej siedziałem z kablami telekomunikacyjnymi, światłowodami i takimi rzeczami niż z programowaniem. Pamiętam, że nawet jak wybierałem ten kierunek, a nie informatykę, czyli jakby programowanie, to dlatego, że byłem mocno uważałem, że nie będę programował, że mnie to nie interesuje, jest to dla mnie zupełnie nieatrakcyjne i tak dalej. Ale zawsze równolegle do tego sportu w życiu zawsze miałem jakieś takie, może nie artystyczne, ale jakieś takie twórcze, kolokwialnie mówiąc, zajawki. To znaczy na przykład robiłem zdjęcia krajobrazu, pewnie już tam, nie wiem, 10 lat temu, coś takiego. I no może troszkę mniej, 8. I więc jakby to ten koncept jakby pracy i tworzenia czegoś, no mi gdzieś tam towarzyszył. Na pewno on był na absolutnie amatorskim, dorywczym i każdym jakby tego typu poziomie, ale jakby on istniał. I gdzieś to się zmaterializowało po tym zerwaniu ze sportem w takiej malutkiej agencji, to duże słowo. No, siedziałem z moim ówczesnym wspólnikiem, też Mateuszem, i robiliśmy strony internetowe, grafiki, loga. Dla pieniędzy. Dla pieniędzy i no, to było zawsze coś ciekawszego niż siedzenie w ławce w szkole, tak? Okej. Okay. W sensie, czyli nie chodziliście na zajęcia? No, bywało, że byliśmy troszkę mniej obecni. Tak. I to cię nauczyło programowania PHP? I nie, to mnie jeszcze w ogóle nie nauczyło programowania. Nie? To mnie nauczyło tego, że nie chcę prowadzić firmy usługowej. Okej, ale to bardzo dobra lekcja. Tak, bardzo dobra lekcja. Pewnie to odcisnęło, czy to skierowało jakby moje myśli ku produktom potem. A jak długo byłeś tam, w tej agencji? Czy to były dwie osoby, ja i mój wspólnik. Jak długo byliście tam razem? Wiesz co, myślę, że to z różną intensywnością to trwało między pół roku a rok, tak mi się wydaje. Ale to była bardzo taka silna lekcja, że klienci, którzy przychodzą po usługi, są specyficznym rodzajem zarabiania pieniędzy, prawda? Tak, bardzo specyficznym i no jakby wiemy, jakie są minusy firm usługowych, nie? Że jakby... My wiemy, a nasi słuchacze... No generalnie na koniec nie sprzedajesz jednak swój czas albo kogoś, więc jakby... Niezależnie jak bardzo mnożony, tak? Tak, dokładnie, więc jakby to pewnie też na początku jest super dla młodego człowieka, ale po jakimś czasie zaczyna być męczące. My też sprzedawaliśmy bardzo tani produkt, znaczy strona www, czy logotyp dla losowej firmy, no to świadomość po drugiej stronie jest niska, więc generalnie najchętniej płacę raz, ale poprawki zgłaszam do końca życia. Więc to było jakieś tam troszkę męczące. No i po jakimś czasie tworzenie kolejnej stronie w WordPressie, no to już jest trochę powtarzalne i nudne, nie?
I zacząłem się, jeszcze w tym, powiedzmy, mindsetzie usługowym, zacząłem się interesować właśnie aplikacjami mobilnymi. Że tak, no okej, okay, strona kosztuje między 1000 a 4, sklep to może 5. W sensie absolutnie wiem, że teraz te stawki wyglądają zupełnie inaczej, ale też jakby poziom profesjonalizmu naszej usługi był niski. 16 czy 17-letnich chłopaków no, był na jakimś tam odpowiednim do wieku poziomie. No to też nie były dla was małe pieniądze wtedy, nie? Nie, no jakby wiesz, absolutnie czułem się wolnym człowiekiem. W sensie, no, zarabialiśmy faktycznie jakby realne pieniądze, które... Nie musiałeś potem... iść do rodziców po pieniądze na kino, nie? No tak, tak, no absolutnie. Nie, to czegoś tak sobie nie wyobrażam. Więc pojawił się koncept aplikacji mobilnych jako trochę bardziej... Trochę droższy, bardziej marżowy i ciekawszy ale produkt. Ale ciągle usługowo. Tak, w sensie produkt, w sensie, że jakby usługa do wykonania, że dzieło do stworzenia. No i zacząłem się jakby gdzieś tam uczyć z YouTube'a. W sensie na zasadzie, okej, okay, od jutra chciałbym robić aplikację i móc mówić naszym klientom, że możemy też apkę wam zrobić. Więc zacząłem się uczyć z YouTube'a. To jest w ogóle bardzo ciekawe, a propos mojego wspólnika ówczesnego Mateusza. On mnie nauczył takiej bardzo fajnej rzeczy, bo ja z natury jestem... raczej zachowawczy, taki bardzo rzetelny, a Mateusz miał taki polot biznesowy na zasadzie, że na przykład nie robiliśmy nigdy sklepu internetowego. Nigdy. Nie mieliśmy o tym pojęcia i raczej jak myśli... Ale on potrafił to sprzedać, tak? W sensie on totalnie na pełnym jakby luzie, zupełnie bez jakichś tam kompleksów i tak dalej. Mówił, tak, dowiedziemy, macie w tym doświadczenie, absolutnie, znamy się na tym, to będzie zrobione. I... Więc jakby on mnie tego nauczył i to jakby cudowna w ogóle a lekcja. A potem siedzieliście po nocach i robiliście, tak, no i tak? Potem jakby to wracaliśmy i okej, no to teraz trzeba zrobić, no nie? Więc... Więc jakby zacząłem się uczyć, czy w ogóle czytać, jak te aplikacje w ogóle zrobić, skąd to się bierze i tak dalej. Nie mając naprawdę zupełnie doświadczenia w żadnym programowaniu. Nawet PHP czy stron internetowych, nic. No i tak jakby powoli sobie jakby to czytałem. Mój ówczesny wspólnik nie bardzo jakby chciał iść w tym kierunku. Raczej uczyłeś się z YouTube'a? Tak, tak, z YouTube'a. Ja w ogóle jestem pokoleniem YouTube'a. W sensie, że dla mnie YouTube jest to naturalne medium. Jakby... Czyli twój search engine to jest bardziej YouTube nawet niż Google, tak? Absolutnie. To jest bardzo ciekawe, w sensie jak porównuję to do jakby innych... Ja mam syna w twoim wieku i czasami z nim rozmawiam i rzeczywiście to tak... YouTube. Dla mnie to jest jakby podstawowe medium, naprawdę, nie? I jakby dla mnie mógłby nie istnieć Facebook, nie mówiąc o jakichś takich nowych wynalazkach jak TikTok i tak dalej, ale YouTube musiałby zostać. Okej. Okay. To jest w ogóle mocno lokalna sprawa, bo my jesteśmy dużym rynkiem dla YouTube'a. Polska? Tak, względem jakby naszej populacji i tego, jakie miejsce w ich jakby tabelce powinniśmy zajmować. No i ucząc się tego programowania jakby tak wieczorowo i dochodząc do jakiegoś tam poziomu, że byłem w stanie w ogóle cokolwiek napisać, w żenujący, brzydki i w ogóle sposób, ale jednak coś tam działało. Chciałem jakoś bardziej pójść w tym kierunku, ale to jeszcze daleko było do tego, żebyśmy mogli to oferować za pieniądze, czyli żebyśmy mogli faktycznie powiedzieć, że zrobimy aplikację. I chyba gdzieś, nie wiem, czy moja mama, czy chyba moja mama mnie popchnęła do tego, żebym poszedł jednak na jakiś tam staż, czy do pracy po prostu i żebym się tam tego nauczył. Bo... Gdzie poszedłeś? Poszedłem do firmy, która wtedy się nazywała Update, teraz się nazywa Codahead w Krakowie. Znaczy wysłałem do kilku jakby firm CV na staż, na praktyki, bo będąc techniką miałem taką fajną okazję, czy to taki kopniak właśnie... Że musiałeś zrobić praktykę. Tak, że musiałem zrobić praktykę. I można było pójść w stronę, i tak jakby na początku planowałem, czyli żeby to był raczej laidbackowy miesiąc, przyjemnie spędzony i tak czyli dalej. Czyli pójść do telekomunikacji i kłaść kable, tak? Dokładnie. I potem pić kawę za rogiem. Ale jakby stwierdziłem, że nie, że jakby poświęcę ten czas jednak na coś ciekawego i trafiłem do świetnej firmy, do właśnie tej Update, która się teraz nazywa Codahead. Która jest software house'em. Tak, software house'em takim dość specyficznym, bo jednak mają jedną wielką, przynajmniej wtedy tak było, mieli jedną wielką krowę w postaci jednego klienta. Ten klient to był duży startup ze Stanów, który praktycznie... Czyli w ogóle pracowali poza polskim rynkiem. Absolutnie. Jakby to zupełnie nie miało nic wspólnego z polskim rynkiem. Tworzyliśmy narzędzie point of sale na stadiony amerykańskie. Czyli jeżeli w Stanach kupowałeś hot dog albo piwo na tablecie, albo kasjer używa tableta, to prawdopodobnie to było nasze. No i tam trafiłem, no i z tych praktyk no to się zmieniło jakby w pełnoetatową pracę. Równolegle z techniką. Tak. I ta agencja jakby znikła. No. I to przyspieszyło twoją naukę. Absolutnie, tak. To jakby to czyli pójść w środowisko, które cię rozwija, jest ważnym krokiem. No tak, tak, zdecydowanie. Oczywiście ja też świetnie trafiłem. W sensie ta firma była...
Czyli szczęście jest ważne w projektowaniu życia. Nawet czy nie projektowaniu życia, tak? No najważniejsze pewnie. No bo mogłeś pójść kłaść kable i pić kawę za rogiem, tak jak powiedziałeś. Absolutnie. Tak. Miałem dużo szczęścia. I jeżeli chodzi o firmę, ludzi, momentum firmy, bo to był moment, w którym firma przechodziła z zarządzania przez założycieli pierwszych, mimo tego, że to był software, to jednak, jakby gdzie założyciele jeszcze pisali kod, zarządzali zespołem. Ja siedziałem jakby biurko w biurko, jako stażysta zostałem posadzony koło Dawida, którego to była firma, który był też jakby świetnym programistą i team leaderem. Więc jakby idealnie... firma robiła transformację wtedy, tak? Powoli w kierunku do tego, że jednak founderzy to zarząd, a zespołami zarządzają jakby menadżerowie. A ja jeszcze się załapałem na ten etap taki piękny, gdzie to założyciele siedzą ramię w ramię, piszą kod i... Tak, więc jakby to środowisko było naprawdę jakby cudowne, dużo mnie nauczyło i pewnie to był taki akcelerator tego, co później. I jako, że ja nigdy, tak jak ci wspomniałem, nie miałem drygu do tego, żeby być przedsiębiorcą, robić jakieś swoje, nie miałem jakby takich potrzeb, no to ja tam zostałem dość długo. Ja tam pracowałem i świetnie się czułem jako programista tam przez, myślę, jakieś półtorej roku. To jest dość długo. No, jak się ma 23 lata, to jest bardzo długo, tak? Tak, tak. No tak, to było długo. Ale to był dobry czas, bo dużo się nauczyłeś, tak? Mm-hmm. To skąd pomysł na LifeKit? Może opowiemy, czym jest LifeKit przez moment. Co to jest za... Właśnie, bo tak... Opowiadamy o tobie, no właśnie, ale to, co mnie bardzo skusiło, to biznes do tej rozmowy, to biznes, który stworzyłeś, jasne. Tak? No, historia wygląda, patrząc... Może dwa zdania o tym, czym jest LifeKit. My robimy aplikację, czy system do zarządzania żłobkami przedszkolami. Czyli z jednej strony korzystają z tego rodzice, jest to dla nich taki... Coś, co w wyższym szkolnictwie, znaczy w szkolnictwie wyżej troszeczkę znamy jako dzienniki elektroniczne. Mhm. Z tym, że z racji jakby specyfiki rynku żłobka i przedszkoli, to jest to trochę bardziej taki komunikator, twoje takie okno na świat, okno na to dziecko, tak? Czyli jakby planowanie nieobecności, zamywanie posiłków, oglądanie zdjęć to swojego dziecka. Za chwilę opowiemy dziecka. O aplikacji więcej, bo to jest niesamowite. Ale, jest to SaaS, czyli software jest to SaaS, service. Ale to, co jest istotne, to że ta część dla rodziców, to jest oczywiście jakiś taki... No, wynik tego, czym jest nasz system, ale tak naprawdę my dostarczamy po tej drugiej stronie ERP-a. Tak. ERP-a skrojonego na potrzeby prywatnego, czy w ogóle żłobka i przedszkola. ERP dla tych, co nie znają tych magicznych skrótów, to jest taki software do zarządzania przedsiębiorstwem, którym w tym momencie tak, jest przedszkole. Tak, taki all-in-one narzędzie, które powinno ci ogarnąć większość jakby takich strategicznych obszarów. Za chwilę o tym opowiemy, bo jestem bardzo ciekaw, bo to są dokładnie firmy, w które ja inwestuję i jestem przerażony, że nie zainwestowałem jeszcze w swoją firmę. Skąd pomysł? To wygląda naprawdę na piękną historię, ale to nie było w tym tyle romantyzmu, jak ile teraz można przypisywać. Moja mama prowadziła żłobek. Mhm. Ja wtedy byłem na tym etapie w pierwszych miesięcy w tej firmie, w której pracowałem, w Update'cie, jako programista i tam też z racji właśnie etapu tamtej organizacji, że ona była na dość wczesnym etapie, to miałem możliwość jakby podglądać pracę innych osób, tak? Czyli zarówno project managerów, designerów, czy osób, które w ogóle jakby to trzymały jakby... Czyli warto wejść w organizację, która jeszcze nie jest ustrukturyzowana, bo wtedy masz szersze pole widzenia, prawda? Absolutnie tak. Okay. I plus jakby możesz się przydać, czyli jest duża szansa, że jeżeli masz w ogóle ochotę dać od siebie trochę więcej. To trochę więcej się nauczysz. No bo ktoś trochę nie przyjmie, bo generalnie rąk tam do pracy jest zawsze za mało. Obszary odpowiedzialności są bardzo płynne, jeszcze nie podzielone, więc generalnie jeżeli będziesz podnosił rękę i będziesz szybko się uczył, dużo słuchał i tak dalej, to możesz podotykać wielu obszarów, których pewnie nie miałbyś okazji dotknąć w większej organizacji. No bo w większej organizacji trafiłbyś do jakiejś komórki i byś robił to, co trzeba w tej komórce. Tak jakby mówiąc stricte na gruncie tego, czym się zajmowałem, czyli aplikacje mobilne, no to pewnie w dużej firmie nie miałbym w ogóle pojęcia, jak wygląda proces deploymentu, zarządzania jakby w ogóle aplikacją w sklepie, Google czy Apple i tak dalej. A tam musiała to robić osoba obok mnie, czyli jakby Dawid, który tą firmą zarządzał. Więc chętnie ci dawał jakieś kawałki, żebyś mógł to zrobić? Może tak? Dawał, to dużo powiedziane, ale mogłem tak przez ramię patrzeć i zadawać czasami mało irytujące pytania. Okay. I troszkę się ciekawić. Rozmawia z mamą? Rozmawiam z mamą, czy w ogóle widzę ten jej żłobek, tam widzę jakieś takie bolączki, problemy tego mieszkaj żłobka. Mieszkaj z rodzicami wtedy? Tak. No miałem 17 lat, więc jeszcze faktycznie chwilę pomieszkiwałem. I
czysto jakby z pobudek takich, żeby się czegoś nauczyć, żeby zrobić coś ciekawego, zaczynam sobie po prostu dłubać narzędzie do, do wtedy stricte zaznaczania obecności posiłków i wyliczania na koniec miesiąca należności bo za jedzenie. Za jedzenie i za obecność. No bo i to była największa bolączka no, taka najbardziej manualne. Widoczna dla mnie, no bo w weekend jak, czy pod koniec jakby miesiąca widziałem, jak siedzi i liczy. Ten, bo to jest tak, że na kartce papieru. Tak, pewno. Tak. No, czy w Excelu, ale to jakby tak samo manualne jest. Więc jakby na początku to było narzędzie jakby stricte do tego. Czyli zaznaczenie obecności, posiłków, jakichś opłat dodatkowych, dotacji i na koniec miesiąca wyliczenie należności, jakby tyle. No i tak sobie to ciągnąłem, powiedzmy, równolegle do tej mojej pracy. Czyli napisałeś jakiś software, żeby mamie ułatwić życie. Tak, tak. Pewnie teraz możemy powiedzieć, że stworzyłem MVP i że to było, wiesz, taki early stage, ale jakby zupełnie, naprawdę tam nie było takiej teorii. A ty nie próbowałeś zrobić produktu, ty próbowałeś pomóc mamie. Czy już ta myśl się pojawiła od razu? Wiesz co, ja produktu nie próbowałem stworzyć na pewno na samym początku. Ja prowadziłem side project. Jakby wśród programistów to jest dość jakby często, że... Ale ten side project był dla ciebie pomysłem na biznes już wtedy, czy jeszcze tylko pomocą mamie? Nie, był mamie? Piaskownicą i polem jakby doświadczalnym. A, żeby po prostu uczyć się więcej programować, rozszerzać swoją wiedzę. Projektować w ogóle aplikacje, tak? Bo już jakby nie dostajesz zadania, w sensie taska do zrobienia, tylko jakby jesteś w stanie kreować w ogóle cały produkt, zobaczyć właśnie samemu go wypuścić. I sam to robiłeś. Tak, tak, tak. Do tego stopnia jakby to nie był produkt i nie było tam takiej biznesowej smykałki, że bardzo długo nasz produkt był tylko na iOS-a. No bo ja byłem programistą Apple'owym, więc jakby to była naturalna jakby droga. No i dla jednej placówki, dla jednego przedszkola, czy żłobka mojej mamy, to nie był problem, żeby kupić jakby tablet Apple'owy, nie? No bo to ten koszt jednostkowy nie był tak istotny. No i to sobie tak raczkowało i kroczek po kroczku i tutaj ciężko, już nawet nie pamiętam szczerze, gdzie był ten taki moment przełomowy, gdzie stwierdziłem, że zrobimy z tego produkt. To kiedy pojawił się wspólnik? No właśnie wtedy, jak dojrzałem do tego, że chciałbym jednak, żeby to był produkt i żeby to był taki mój projekt, który będzie generował jakieś pieniądze i będzie pozwalał mi już realizować się jakby tylko w tym, jako programista, więc jakby znowu jakby nie mówimy jeszcze o jakimś etapie wizji budowania jakby firmy, organizacji, biznesu, tylko... To kiedy założyłeś spółkę? No to jest akurat data, którą często w dokumentach gdzieś tam muszę wypełnić, że to był listopad 2017. Mhm. Tak. I jak duża to już była firma? Nie, no to był jakby etap naprawdę, nie wiem... Ilu mieliście klientów? 20? Okej. Tak strzelam. Czyli działaliście jako jednoosobowa działalność gospodarcza na początku, czy nawet nie? Nawet przepraszam, nie. Tego pytania nie było, jakby ktoś się pytał. Nie, no w sensie nawet nie wiem, czy szczerze nie pamiętam, czy to przez jakąś działalność gospodarczą jakiegoś znajomego, czy nie mam to pojęcia. Nie miało znaczenia wtedy, tak? To były też tak drobne opłaty i jakby kiepski produkt, że my po prostu pchaliśmy to, żeby używali to bardziej w ten sposób. Też jakby bardzo przepraszam wszystkich klientów za ten stan produktu. 4 lata temu, tak. Ale rozumiem, że ci klienci ciągle z wami są. Tak, to jest piękne w ogóle. I są bardzo zadowoleni. Tak, i są naszymi ambasadorami, no tak to chyba można nazwać profesjonalnie. W sensie pomagają wam zdobywać nowych klientów, bo są tak zadowoleni z tego? Tak, no i to jest w ogóle cudowne, wiesz, mieć takich klientów i relacje z nimi, którzy byli z tobą, jak były dwie osoby i aplikacja tylko na iOS-a. I są do dzisiaj i mają okazję też obserwować, jak to się rozwijało i też czuć jakąś swoją cegiełkę w tym, tak? Bo na początku była potrzeba dużej dozy zaufania z ich strony, bo jednak mimo tego, że to było proste narzędzie początkujące i tak dalej, to jednak ufałeś na... początku były tylko posiłki, tak? No, ale rozliczenia, więc ufasz nam dość ważnej kwestii. Finansowej. Tak. Tak. Bo klikasz jakby rozliczny i liczysz na to, że to zostanie dobrze policzone. I było dużo na początku, wiesz, wywrotek, fuck-upów i niedoskonałości, z którymi jakby oni wzięli to na klatę, mówiąc kolokwialnie. Jak sobie radziłeś z tym? Z tymi relacjami, żeby to było? No, bo... no nie, no za relacje z klientami to odpowiada mój wspólnik. To jest właśnie ten nasz podział, który tak jakby... Czyli ty za produkt? Produkt, biznes. Za relacje, tak? Tak, a on za wszystko związane z klientem, bo jest jakby w tym świetny i nieporównywalnie jakby... Znaczy, jakby ja się do tego nie nadaję. Okej. To jak ten produkt ewoluował?
z prostego narzędzia do... 4 lata po założeniu spółki. Tak, no teraz to jest jakby po tej stronie ERP-owej, no to jest już taki naprawdę dojrzały system, w którym jakby zrobisz wszystko od właśnie obecności, posiłki, plany zajęć, grafiki pracowników, wystawienia rachunków, przyjęcie płatności, bo my też te płatności przetwarzamy. Przyjęcie towarów i tak dalej, no tak? Czy... Towarów nie. Jakby magazynów, w tym sensie jakby... Tego jeszcze nie ma. Tego jeszcze nie ma, ale płatności za przedszkole, które rodzic płaci przez aplikację, jak dostanie rachunek, no to jest w stanie od razu zapłacić. I to są fajne wolumeny, bo my w tym momencie, ostatni miesiąc chyba, to było około 15 milionów złotych. 15 milionów złotych w płatnościach przechodzi przez naszą aplikację. Miesięcznie. Miesięcznie? Tak, 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 tak. Wow. Tak, więc jakby to już jest fajna skala, w sensie, że czujesz, że naprawdę pośredniczysz w tym 200 milionów złotych w płatnościach prawie rocznie, tak? I tak, to rośnie. Tak. No tak, nie, no to rośnie tam myślę o... No nie wiem, teraz było 15 milionów, myślę, że miesiąc wcześniej było jakieś 13, 11. No macie coraz nowych klientów. Tak, tak. No my, no tak, staramy się rosnąć bardzo, bardzo szybko. A jak zdobywacie klientów? Wiesz co, jeżeli chodzi o... Potem musimy wrócić do produktu jeszcze, żeby jednak coś o tym powiedzieć więcej. Jeżeli chodzi o zdobywanie klientów, to też ewoluowało, bo my ten rynek stworzyliśmy w Polsce. To znaczy jakby nie było kategorii produktu, więc... Było software'u do zarządzania przedszkolami? Wiesz co, na pewno jakieś tam narzędzia były, ale bardziej chodzi o to, że nie było kategorii produktu, tak? Czyli jakby nie wiedziałeś, czy to jest system, czy aplikacja, czy program i do czego, do obsługi przedszkola, zarządzania i tak dalej. I ta cała fraza, że aplikacja do zarządzania przedszkolem, na którą się dzisiaj pewnie tam kilkanaście czy kilkadziesiąt firm w Polsce pozycjonuje, no to jest jakby fraza, którą my po prostu ukuliśmy, bo no, czuliśmy, że to jest najbliższe temu, co my robimy. Więc na samym początku to była, no, ten etap pierwszych 50 klientów, no to Mateusz jeździł na rowerze i wiesz, odwiedzał wszystkie punkty. Od przedszkola do przedszkola. Co też dało nam świetny... I uważam, Kraków był pierwszym miejscem, gdzie zaczynaliście? Tak, tak, Kraków, potem Warszawa. Mateusz pomieszkiwał tutaj w jakimś hostelu po znajomych i objeżdżał tym samym rowerem warszawskie placówki. Tak się zaczyna budować unikorny, chciałem wam powiedzieć, tak? Nie, zobaczymy, czy unikorny, ale na pewno tak trzeba, moim zdaniem, w ogóle zaczynać biznesy produktowe, żeby jakby dobrze poznać tego klienta, jego bolączki i problemy. Stefan Batory opowiadał, jak to stało, jak iTaxi zakładał, jak to stał na postojach i rozmawiał z panami właśnie, jak, co jest ich największą bolączką, tak? Tak, no to jest jakby, musisz to robić, bo ja wierzę, że sensowne biznesy i sensowne produkty powstają tylko i wyłącznie z takiej silnej potrzeby, że rozwiązujesz problem, który już jest. Nie szukasz problemu, nie robisz żadnych... Nie stwarzasz problemu. Tak, nie stwarzasz... Ale to jest jedna z rzeczy, którą ja bardzo często, jak rozmawiam z ludźmi wokół Zaprojektuj Swoje Życie, że przychodzą z jakimś problemem, który im się wydaje być dużym problemem, ale nie odbili tego od rynku. Tak, i nam się też czasami zdarza coś takiego popełnić. To znaczy ja... Tak, ciągle. Ciągle. Ja myślę, że taka lekcja przychodzi co dziesiąty feature. Okay. Że już jakby ciągle nabierasz tej pewności, niezależnie czy to jestem ja, czy osoba, czy Kuba, który się zajmuje nas produktem, nieważne. To jest, myślę, takie never ending story, że ta pewność ciebie kiełkuje po prostu co jakiś czas i potem musisz się zdarzyć. Tak, musisz stworzyć coś bezsensownego i stworzyć jakąś funkcjonalność, czy cokolwiek wypuścić, co wcale jakby nie jest potrzebne, jakby klienci wcale tego nie potrzebowali. Nie używają. Tak, tak. Więc ten pierwszy etap jest o tyle istotny, w sensie to jeżdżenie na rowerze, że masz okazję naprawdę wejść w buty tego klienta, poznać go, co w naszej branży już jest w ogóle ciężkie, bo to nie jest naturalny kierunek i nie jest to jakby branża, którą znasz jako młody chłopak. Żłobki i przedszkola. To jest branża zdominowana przez kobiety, jeżeli chodzi o w ogóle staw. Plus jakby naturalnie nie masz z nią styku. Tak? No bo skąd masz... No bo jeszcze dzieci nie macie. Dokładnie. Więc ten pierwszy etap był konieczny i na pewno gdybym zaczynał coś nowego, to wyglądałoby to tak samo, bo to pozwala naprawdę jakby zrozumieć, jakby co tam się dzieje. Do tego stopnia jakby w to wierzę, że kiedyś mieliśmy taki etap onboardingu pracownika, że jakby wysłaliśmy ich do przedszkoli na jeden dzień. Okej, do pracy? Tak. Nie do pracy. Do obserwowania, rozmawiania, żeby zobaczył, jak działa nasza aplikacja w terenie, nie? Czyli, że jak my na przykład krzyczymy, że ten przycisk musi być większy, bo jest za mały, bo ciężko go kliknąć, albo kolor musi być bardziej jaskrawy, bo jak wychodzisz na zewnątrz do ogrodu z dziećmi i świeci słońce, to wiemy, że ten zielony odcień, który proponujesz, jest cudowny, ale on musi naprawdę być trochę mocniejszy, bo tam jakby świeci... Bo nie siedzisz w biurze, gdzie możesz docenić różnicę między odcieniami zieleni. Dokładnie, tylko jesteś w ogrodzie, gdzie świeci słońce, trzymasz dziecko. Decybele są wysokie. Tak, tak. I do tego w ogóle myślę, że wrócimy, bo jakiś czas temu ta tradycja jakoś
jakoś tam umarła, bo troszkę też jakby osób, szybko jakby organizacja rosła i to jest jakby problematyczne jednak. Plus jakby w erze COVID-u to jest też... Przeszkolenie wpuszczają w tak, tej chwili. Tak, tak, więc jakby to na razie jest jakby w ogóle logistycznie ciężkie do ogrania, ale to był kiedyś jakby taki stały etap, czyli dołączasz do działu, wiesz, sprzedaży produktu i idziesz do przedszkola. Tak. Wracając do produktu, to co ja jako zarządzający przedszkolem uzyskuję z niego? I jak to ewoluowało? No, mamy nadzieję, że po prostu masz dużo więcej czasu, dużo więcej jakby przyjemności z jakby prowadzenia swojego, swojego biznesu i że ta cała papierologia, czyli zaznaczanie właśnie obecności, posiłków, liczenie czesnego, dotacji, robienie jakichś raportów, prowadzenie papierowych dzienników. W przedszkolach ciągle są papierowe dzienniki, gdzie codziennie nauczyciel musi napisać jakby jaki tam etap podstawy programowej był realizowany i to jest naprawdę jakby masa jakby papieru, my to wszystko chcemy i to wszystko robimy, to znaczy digitalizujemy to, automatyzujemy tak, żeby to zajmowało możliwie mało czasu. Część naszych klientów głównie sobie ceni oszczędność czasu, część jakby wygodę, bo mamy na przykład osoby, które są bardziej w życiowej pozycji, takie jak ty i mają swoje przedszkole i dla nich na przykład to jest cudowne, że nie muszą tam codziennie przyjeżdżać i sprawdzać, czy wszystko się dzieje, no bo widzą to w aplikacji. Widzą, to jest jedna z ich inwestycji po prostu. Tak, widzą, że dzieciaki przychodzą, że posiłki są wydawane, że ogłoszenie do rodziców jakby poszło. Jakby są w stanie paradoksalnie zdalnie zarządzać tym przedszkolem, nie? I to jest jakby, to jest dla nich korzyść. Natomiast ja mam taką aplikację, która nazywa się Pozbistro, jest dla właścicieli restauracji i też dla restauracji. Tak, tak. I tam widać nawet, jak długi czas jest od zdjęcia przez kelnera czy kelnerkę zamówienia do kuchni, do wydania i możesz siedzieć na plaży w drugiej części świata i widzieć, co się dzieje w restauracji. Tak? Natomiast ten jakby korowy problem i korzyść, którą dostarczamy, to jest to, że nic, co jest związane z płatnościami, komunikacją z rodzicem i wszelką papierologią nie jest już dla ciebie problemem. A jak jest z bezpieczeństwem danych i tak dalej? No to jest jakby kluczowe, nie? To jakby, no my zarządzamy w tym momencie danymi. Jak weźmiemy LifeKida i Baby Managera, to że w LifeKidzie około tam 70 tysięcy Baby dzieci. Baby Manager to jest? To jest aplikacja, taki Baby Tracker, czyli dziennik dla młodych rodziców, czyli jeżeli masz dziecko... Czyli poza przedszkolem. Tak, między 0 a powiedzmy do drugiego roku życia. Zazwyczaj przy pierwszym dziecku jest to najbardziej używana aplikacja, czyli zapisujesz sobie, kiedy spało, ile jadło, z której piersi, jak rośnie centyl, wzrost, obwód główki. I to jest płatna aplikacja? Freemium. Jesteś w stanie bardzo dużo robić jakby za darmo. Ona miała historycznie ponad 500 000 użytkowników. W tym momencie aktywnych tam jest pewnie około 60 tysięcy. W LifeKidzie to samo. No i wiesz, my te wszystkie dane zbieramy, zarządzamy nimi i to są bardzo wrażliwe dane o dzieciach. Zdjęcia znaczy zdjęcia to jest powiedzmy jakiś tam segment, ale generalnie my posiadamy praktycznie wszystkie dane. Dużo wrażliwych danych. Tak, tak. Więc jakby to jest jakby kluczowe i pewnie najważniejsze. Bezpieczeństwo danych jest ważne. Tak, zdecydowanie. Dobrze. I jeżeli chodzi o komunikację, bo to jest jakby też fajne, nie sprzedażowe, tylko żebyś naprawdę to zrozumiał, bo dla ciebie to dziecko jest najważniejsze i do przedszkola dzwonisz, piszesz SMS-y, mówisz face to face i tak dalej, a po drugiej stronie jest organizacja, która te wszystkie informacje musi jakoś zagregować, zadziałać, coś z tym zrobić i w erze jakby braku żadnej takiej aplikacji jak nasza, to jest jakby strasznie problematyczne, bo masz trochę taki syndrom, że z jednej strony prowadzisz przedszkole, więc jakby to nie jest jakiś wielki biznes, a z drugiej strony masz dostępność jak prezes wielkiej korporacji. Jakby jesteś 24 na dobę, zawsze odbierasz, bo nie wiesz, czy jutro ktoś nie przyjdzie, czy przyjdzie, czy chce, nie wiem, inny posiłek. A w ten sposób możesz się przez aplikację komunikować. Tak, tak. I te wszystkie ważne osoby zostaną poinformowane, tak? Absolutnie, tak. To samo na przykład w drugą stronę, że jeżeli przedszkole chce w jakiś sposób poinformować rodziców, niezależnie, czy mówimy o ogłoszeniu, które idzie do wszystkich, ale załóżmy, że coś się dzieje istotnego z twoim dzieckiem, trzeba je odebrać, albo jest jakaś informacja, albo spotkanie z logopedą, tak? Tak, albo jakiś wniosek, obserwacja, coś, co powinno trafić do rodziców, no to różne są jakby sytuacje prywatne, czasami rodzice są po rozwodzie i tak dalej, a ta informacja jednak powinna trafić do wszystkich. A no tak, to dostaniesz pusha na aplikację. Tak, tak. I wszyscy, tak? którzy są, jeżeli jest taka intencja oczywiście osoby, która to wysyła, wszyscy, którzy są wokół tego dziecka, czyli jego wychowawcy, jego rodzice i tak dalej, dostaną jakby tą wiadomość, nie? Więc jakby robimy dużą różnicę w tym obszarze komunikacji. No dobrze, ale chciałem przejść do kolejnego etapu, bo mówiłeś, że częścią było robienie produktu, którym był produkt, a teraz produktem zaczyna być firma. Tak. I umawialiśmy się na to nagranie, słuchajcie, 9 miesięcy,
albo 10. Jakub co chwilę odwlekał, bo między innymi zmieniliście model prowadzenia firmy, szukając wspólników zewnętrznych. Tak. Bo wy jesteście moją taką ulubioną organizacją na start, czyli bootstrapem, czyli doprowadzam do pewnego momentu organizacji, że ten produkt już działa. Mhm. I nie, to nie jest tak, że mam pomysł i szukam miliona złotych, żeby ruszyć, tylko no nie, no my, utrzymywaliście się z, między innymi dlatego, że mogliście mieszkać z rodzicami oczywiście, ale z tego, że ta aplikacja... Nie, no nigdy nie mieszkaliśmy z rodzicami na etapie budowania. Już nie. Nie. Ale byliście w stanie utrzymać się z tej aplikacji od... No, na początku utrzymywaliśmy się i pierwszych ludzi z mojej pensji, bo jeszcze bardzo długo. Mhm. To był taki etap, że bardzo długo pracowałem równolegle na etacie. Żeby utrzymać firmę. Tak. Do tego poziomu, że kwiecień, nie pamiętam którego roku, ale to już było tak, że mieliśmy dwie kawalerki wynajęte i w środku około 12 osób, a ja jeszcze pracowałem. I było 8. Bo musiałeś na te kawalerki i na te 12 osób uzbierać pieniądze, bo nie wystarczało z biznesu. Nie wystarczało, absolutnie. Okay. Nie mieliśmy żadnych innych środków, więc jakby... Czy firma działałaby szybciej, gdybyś wtedy siedział w firmie i dostał pieniądze od inwestora? Czy niekoniecznie? Nie wiem. Wiesz co, nie wiem. Myślę, że to było zdrowe, fajne i w ogóle pod każdym względem jestem z tego zadowolony. Jakby patrząc jakby wstecz, no ja z takiej perspektywy day to day, no musiałem to robić, no bo z czegoś musieliśmy tym ludziom płacić, nie? Więc jakby... A kiedy był ten moment, kiedy już mogłeś zrezygnować z pracy? Ile mieliście klientów, pamiętasz? Próbuję to złapać. Myślę, że przychodowo jestem bardziej w stanie powiedzieć, że jak ten miesięczny powtarzalny przychód subskrypcji, MRR, był na poziomie... Jezus, naprawdę nie chcę teraz skłamać, ale myślę, że to było jakieś 30-40 tysięcy złotych. Czyli nie tak dużo. Nie. Ale, ale te 30-40 tysięcy złotych było w stanie utrzymać te dwie kawalerki, te osoby i tak dalej, tak? No plus jakby górka, którą udało się wypracować z tego etatu, tak? Tak. Ale wy nie braliście wtedy pensji i żyliście na makaronie, tak? Mateusz, no ja pewnie no, jakąś tam kawałek, no to było tak, że ja zarabiałem na etacie i to wracało do firmy, więc pewnie tam część pomiędzy zostawało na zupki chińskie i tak dalej. No Mateusz też jakby, no kolokwialnie to się chyba mówi, nie wiem, czy to jest brzydkie określenie, że jedliśmy gruz po prostu przez ten czas. Przez ile czasu? Myślę. Nie wiem, no myślę, że coś wszystko pomiędzy rok a 2,5 to będzie pewnie prawdziwe. I to nie było takie, wiesz, piękne życie startuperów, jak to się nie, widzi. Nie, no oczywiście to nie jest też tak, że spaliśmy pod mostem i jedliśmy ryż, ale no absolutnie no, skromne czasy. Ale na imprezy nie było, tak, żeby co weekend gdzieś wyjść. No, znaczy, to nie jest tak, że nie było, bo pewnie mogłoby być, nie? Ale wybieraliście, żeby nie było, tak? No jakby byliśmy wtedy w pracy, to jakby nie myślało się o tym, wiesz, żeby sobie... To nawet nie o to chodzi, czy były środki, nie było czasu na no to, tak? Dokładnie. No w sensie to wszystko jest kwestia jakiegoś tam wyboru, bo... I to jest ten sport wtedy, nie? To jest troszeczkę jak w tym sporcie, że 7 dni w tygodniu byłeś zaangażowany. Tak. Nie było takich rozpraszaczy, w sensie to jakby do niczego tego typu nie ciągnęło. To nie był temat. Tak. Okej. Okay. No więc... Zdecydowałeś się na rozwój firmy w tej chwili z inwestorami. Tak. Masz bardzo zacnych inwestorów, którzy przy bardzo dobrej wycenie zainwestowali. Skąd ten pomysł? No bo firma już się sama utrzymywała. No plus w sumie tak, plus pytanie, czy potrzebowaliście tych pieniędzy, tak? Potrzebować tak, żeby jakby firmę dalej prowadzić? Pewnie nie. Mhm. I w ogóle jak sobie prześledzimy pewnie moje historyczne jakieś tam wypowiedzi na temat inwestorów, to wiele osób się zdziwiło. Dostałem dużo wiadomości też od kolegów, którzy, co się stało? Nie? Mhm. To co się stało? Bo ja w ogóle nie jestem fanem, albo może nie, że fanem, to złe słowo. Jakby droga VC, taka typowa VC, jak popatrzymy sobie na Dolinę Krzemową, to nie jest jakby coś, czym ja się utożsamiam, czym się czuję dobrze i coś, co rozumiem tak w pełni. Raczej właśnie model bootstrapowania i sięgania po kapitał wtedy, kiedy trzeba, w takiej formie, jakiej trzeba, jest jakby tym, co czuję. Więc jakby my historycznie rozmawialiśmy z bardzo wieloma funduszami, ja też jakby nie stroniłem od takich rozmów, bo to są większości... No bo fundusze były zainteresowane, bo to był ciekawy projekt, tak, prawda? Tak, no plus jakby rósł. Mało jest w Polsce paradoksalnie SaaS-ów, które mają jakieś tam... Taką trakcję.
Tak, że to się rozwija szybko i faktycznie bez jakiegoś tam dmuchania balona, tylko jakby że generuje przychody z produktu, który faktycznie jest potrzebny, plus jak zawsze, jak pokazujemy jakieś nasze... Ale to znaczy, że znaleźliście właściwą niszę, prawda? Tak, bo ta potrzeba jest rzeczywista. Tak, tak, tak. No i to powoduje, że wszystkie wskaźniki typu CAC do LTV, czy w ogóle LTV u nas nie ma, no bo czarny jest na tak niskim poziomie, że... LTV to jest wartość klienta w czasie. No u nas to jest jakby niemierzalne, bo z każdym miesiącem jest coraz większe. A nie macie, przedszkola nie odpadają od was? No, znaczy churn, jeżeli chodzi, jak sobie popatrzymy, taki net churn, to jest jakby negatywny. Tak, to znaczy jakby $1 w naszym biznesie z subskrypcji, no to rośnie, a nie spada w czasie. Mhm. Czyli ekspansja tych kont i dołączanie nowych przedszkoli przez klientów, czy zwiększanie pakietu na tym samym przedszkolu jest większe niż odsetek rezygnacji i zmniejszania, tak? Czyli jakby baza rośnie czyli sama. To jest ta krzywa, uśmiechnięta krzywa, jak to nazywają w Dolinie Krzemowej. Tak, czyli tak. Najpierw klienci są zachwyceni, potem troszeczkę mniej, a potem rozszerzają ilość usług, które kupują już na koncie, tak? U nas to akurat nie wynika stricte z tego. Czarnie jest bardzo niski ogólnie. Okay. My, jeżeli jest jakaś taka nie wiem, wartość naszej firmy, która jest gdzieś tam, powinna być wyryta w kamieniu, to obsługa klienta. To znaczy my staramy się, żeby to było na konsjerżowym poziomie i naprawdę... Czyli ja, churn to jest klienci, którzy wylogowują się i nie używają i nie płacą. Czyli ja jako zarządzający przedszkolem jestem bardzo dobrze obsługiwany. Nie tylko programem, ale też obsługą. Stajemy na głowie, naprawdę. W sensie to jest jakby... To jest właśnie fajne w tworzeniu produktu, jakim jest firma, czy w ogóle produkt, ale taki bardzo jakby szeroko, że masz na to wpływ. Nie tylko soft. Tak, bo ja bardzo alergicznie reaguję na złą obsługę klienta i złe potraktowanie jako klienta, bo jednak zostawiasz tam pieniądze, więc jakby oczekujesz tego, że po drugiej stronie osoby, które tam pracują, rozumieją, że to ty de facto jesteś ich chlebodawcą, więc jakby ja wymagam po prostu gdzieś tam podświadomie tego, żeby być dobrze obsłużonym. No i właśnie chcę, żeby wszelkie doświadczenia użytkowników i naszych klientów z LifeKidem były właśnie takie. To skąd u ciebie taka etyka? Nie wiem, z osobistych preferencji. Trochę może z perfekcjonizmu. Okej. Okay. Trochę z... Pewnie z jakichś takich... Generalnie... Masz na pewno czasami takie uczucie, że kupisz coś, albo skorzystasz z jakiejś usługi i masz takie poczucie, naprawdę jesteś ukontentowany, to było super od A do Z, zarówno jakby produkt dowiózł, jak i cała otoczka wokół tego i po prostu jakby fajnie robić takie rzeczy, nie? W sensie fajnie jakby sprawiać, że świat jest, że na świecie jest więcej takich usług i takich produktów niż innych, nie? No bo one potem wygrywają właśnie w ten sposób. Też w to wierzę, nie? Że... To wracając do projektowania firmy i paru innych rzeczy, jeśli mogę, bo liczby mnie bardzo interesują. Aha. Jak dużą firmą w tej chwili jest LifeKid? Teraz, jeszcze potem wróćmy do tych inwestorów, bo tam nie no właśnie, ale będę mówił, no, zapytam się, ile pieniędzy ci dali i przy jakiej wycenie, to wszystko, ale ile osób pracuje w firmie? Teraz jakby zespół to jest około 50 osób, chyba teraz już nawet 50. 50 plus. Tak, no jakby ten moment. Ile macie MRR-u, czy też ARR-u, czyli powtarzalnego obrotu miesięcznego lub też rocznego? No my zbieraliśmy rundę przy pierwszą rundę historycznie, no to przy tam okolicach 300 tysięcy. 300 tysięcy złotych. Złotych miesięcznie MRR-u. No teraz to jest jakby z tych 30 tysięcy, które parę lat temu były tym momentem, prawda? Tak, tak. No parę lat, no to tam 2-3 lata, nie? To bez przesady. Razy 10 w 2-3 lata. Słuchaj, z 30 tysięcy jest łatwo zrobić razy 10, zobaczymy jak będzie z 300 i z 3 milionów, nie? W sensie, bo to startupowe pitch decki w sensie, i w ogóle... Ja się zapisuję to jako inwestor, no może mi się uda. Zobaczymy, Zobaczymy. Jest jeszcze jakaś tam mała pula, wiesz, dla znajomych, ale to jest naprawdę niewielki. Ja się zgłaszam jako znajomy kolega. Nie, przepraszam, ja chciałbym zrozumieć. W tym momencie... Czern jest niewielki, tak. Long term wartość klienta w czasie jest niepoliczalna, znaczy... No jeszcze nie, no tak, no bo... Bo za krótko, tak? No plus jakby, no, ja uważam i wierzę w to, że my rozwiązujemy problem, który istnieje faktyczny. Ból głowy, czas poświęcony, pieniądze zmarnowane, wiesz, na posiłki, które ty jako właściciel biznesu zamówiłeś od cateringu, a jednak nie dajesz ich rodzicowi, bo rodzic je odwołał. A jaki jest koszt pozyskania klienta? Bo to już się nie jeździ na rowerze, nie mieszka w hostelach, macie zespół sprzedażowy, prawda? Marketingowy, sprzedażowy, jakby absolutnie wszystko jest online'owe, to jakby tam od momentu tych 50 klientów pierwszych to już nie ma żadnego fizycznego komponentu. Nie ma szans na to. Tak, to wszystko się dzieje absolutnie zdalnie. I jakby proporcje outboundu do inboundu, czy jakby tej sprzedaży przychodzącej do wychodzącej,
tej, którą tak naprawdę generuje marketing, polecenia i świadomość jakby brandu na rynku, do sprzedaży wychodzącej też się z czasem zmienia, no bo... Czyli z czasem jest coraz więcej przychodzącej? Tak, tak, tak. Ile procent przychodzącej w tej chwili macie sprzedaży? Wiesz co, no na przykład pierwszy, teraz to jakby nie chciałbym akurat mówić o ostatnim czasie, ale mogę powiedzieć, że takim przełomowym momencie, bo ja tego tak bardzo nie śledziłem, gdzieś zakładałem, znaczy się, zakładałem podświadomie, że my sprzedajemy w outboundzie w większości, a na samym początku tego roku mieliśmy pierwszy kwartał, w którym 40% sprzedaży to był inbound. I to był taki moment, w którym się podrapałem po głowie, wow, nie? W sensie, że jakby... I zacząłem sobie przeglądać jakby każdą... Czyli zbliżacie się do momentu, kiedy ponad połowa sprzedaży będzie tak, przechodziła tak, z... Tak, na rynku polskim, tak? Bo to jest jakby tak. Też istotne. To jest taki efekt tego, że my jakie mamy... Jakie jeszcze rynki chcecie obsługiwać? W tym momencie niemiecko- i hiszpańskojęzyczne. To są to rynki, już na którym... Tak, mamy dział sprzedaży, sprzedajemy i mamy pierwszych kilkudziesięciu klientów. Mhm. To jakby skala na razie jest mała w porównaniu do Polski, ale no to jakby tak... To się zawsze powoli rozpędza, bo potem masz taki bardzo fajny efekt. Przez to, że z tego korzystają rodzice, rodzice zmieniają żłobki na przedszkola, zmieniają też żłobki, bo się przeprowadzają. No i nie bardzo mają ochotę potem wracać do tej papierowej, e-mailowo, SMS-owo. Ja tak rozumiałem tą aplikację dla niemowląt również waszą, prawda? Że ona w pewnym sensie tych rodziców przeprowadza. Tak, tak. Znaczy to jeszcze nie jest oparametryzowany i jakby zarządzany proces, przejście z Baby Managera do Life Kida, ale docelowo? Tak, docelowo tak. Nie, docelowo w ogóle LifeKit będzie, mam nadzieję, SaaS-enabled marketplace'em, jeżeli mówimy już o modelach i o tym, czym docelowo... To jest najlepszy model, czyli zarówno mamy aplikację, która rozwiązuje problem tak. Prowadzących, ale również mamy marketplace, czyli rynek, gdzie możemy sprzedawać inne tak, produkty. Co, tak, co powoduje, że przy budowie marketplace'u nie masz tego problemu jajka i kury, nie? No bo masz jakby podaż tych użytkowników masz zapewnioną, bo oni wchodzą do twojej aplikacji zupełnie z innego powodu. I mają ten powód, on jest silny, jest związany w ogóle z najcenniejszą rzeczą, jaką mają, czyli dziecko. Wchodzą tam, bo muszą jakby, wiesz, być na bieżąco, właśnie planować nieobecności. No komunikują się z przedszkolem, więc oni i tak tam są. No ale dobra, wracając do poprzedniego wątku, bo tam coś wątków mamy dużo, się gubimy. No tak, to jest jakby... Było o inwestorach. No tak, my zebraliśmy... Powiedziałeś, że byłeś antyinwestorski, przepraszam Anti-VC, teraz... Anti-VC. Bo pieniądze historycznie próbowaliśmy zebrać kilka razy, na bardzo wczesnym etapie. Najpierw to było 50 tysięcy za 20%. My jakoś tak... 50 tysięcy za 20%? Tak. Ktokolwiek tego nie wziął, to... Nie wziął, to... Popełnił wielki błąd. Mieliśmy takie spotkanie na szczycie w KFC w Krakowie na Krowodrzej Górce. Właśnie z inwestorem potencjalnym. To był pierwszy użytkownik, jeden z pierwszych użytkowników ze strony rodzica, z któregoś z przedszkoli, tych powiedzmy... I nie zdecydował się? Nie. Bo tam nie potrafiliśmy pokazać odpowiedniego, wiesz, takiego, gdzie będzie ten... Tam był problem ze zrozumieniem tego, że to nie jest do końca tak, że ty nam dajesz pieniądze, my robimy break-even za tydzień i jakby to ci generuje jakąś tam dywidendę, tylko że... Czyli człowiek nie potrafi inwestować w startupy. W ogóle nie kumał zupełnie, wiesz, firm technologicznych i produktowych. Jakby to był... Problem był ze zrozumieniem w ogóle konceptu, że produkt tego typu nie jest gotowy. Te 20% w tej chwili ile jest warte? Przy wycenie spółki no jakieś, z 9 milionów. Te 20% tak. Zarobiło te 9 milionów. Coś takiego. To było najgorzej niezainwestowane 50 tysięcy złotych. A potem próbowaliśmy, mieliśmy jeszcze jeden taką sytuację. Momentu już nie jestem w stanie wskazać, ale on też jakby był blisko tego początkowego. I to było 200 tysięcy, więc już grubszy kapitał, no ale jakby stake ten sam, czyli też 20%. Mhm. Czyli te 200 tysięcy zrobiłoby ciągle tylko 9 milionów złotych. Tak, dokładnie. W 3 lata. Mniej więcej. Tak. Nie, nawet chyba dokładnie. I że mam straszny problem z... Że też my 3 lata temu nie gadaliśmy. My nigdy nie chodziliśmy jakby po rynku. Więc rynek przychodził do was. Tak. I to były tylko takie sytuacje, albo sytuacje, w których wiedzieliśmy, że ktoś ma pieniądze i byłby w stanie nam jakby pomóc, no i więc wtedy gadaliśmy. Tylko, że jak się pewnie domyślasz, do takiego... inwestora, czy w ogóle osoby, która szuka jakichś instrumentów finansowych, a nie zna w ogóle rynku startupowego, no to zawsze brzmi crazy, nie? Dajesz jakieś pieniądze na produkt, oni twierdzą, że ciągle potrzebują tych programistów, że ten produkt ciągle trzeba rozwijać. No wiesz, jakby nie rozumiesz w ogóle jakby fizyki jakby tego świata. Nie, no, bo fizyka jest taka, że musisz wydać dużo więcej pieniędzy na początku, niż jesteś w stanie zarobić, ale potem będziesz zarabiał niewspółmiernie więcej, bo to się skaluje, tak? I to tak, geometrycznie się skaluje. No plus jakby kwestia zrozumienia, że de facto... Wykładniczo, przepraszam.
ty jako inwestor raczej nie planujesz zarabiać operacyjnie na tym biznesie? Raczej. Tylko raczej liczysz na wzrost wartości aktywa, które kupiłeś. I pewno za dekadę lub trochę dłużej. To swoją drogą, nie? Mhm. Jakby horyzont znaczy w waszym modelu ten horyzont jest krótszy, ale generalnie tak. Ale że generalnie to nie chodzi o tą dywidendę na tak wczesnym etapie, nie? Mhm. Chociaż osobiście uważam, że no ja lubię spółki zyskowne, tak? W sensie... No tak, ale wasza spółka wypłacając dywidendę, a nie reinwestując te pieniądze... Zyskowna spółka wypłacająca dywidendę to są jakby dwie różne rzeczy, nie? Tak. W sensie ja jestem przeciwnikiem w obszarze, w którym działam, wypłacanie dywidendy, no bo to jest zły znak, to znaczy... Nie wiesz, co zrobić z pieniędzmi. Jakby, jeżeli masz firmę technologiczną, czy w ogóle jakąś taką, powiedzmy, new biznesową i nie masz za bardzo w co inwestować pieniędzy jakby na jakie nowe rendy, czy to naprawdę źle o to świadczyć, źle o twoim biznesie w sensie. Ale wiesz co, Michał Rokosz, który był gościem audycji, zrobił świetną prezentację na Internet Beta, gdzie właśnie, jeżeli nie widziałeś, to polecam, zlinkujemy, gdzie on troszeczkę mówi, że te spółki niekoniecznie muszą być zyskowne w pewnym momencie, bo jeżeli jesteś w stanie przyspieszyć wzrost, wydając więcej pieniędzy w danym roku, czy przez jakiś okres, to może być kilka lat, to się opłaca. Tak? No bo jednak koszt pozyskania tego klienta może być większy niż przychody z tego klienta przez 3 miesiące, 6 miesięcy czy 12 miesięcy. Mm-hmm. Tak? I w tym W ogóle taki powiedzmy standard branżowy, który akurat u nas jakby payback klienta to jest bardziej między, w zależności od miesiąca, między 2 a 7 miesięcy, więc jakby nie ma w ogóle... Bardzo niski. Tak, nie ma w ogóle mowy o takich tych właśnie, bo to chyba jest taka metryka rynkowa, czy taki standard, że 1/3 LTV to mógłby być CAC i jest w porządku, chyba coś takiego. Tylko to mówimy bardziej o produktach, które mają czas życia klienta typu właśnie 2 lata, 3 lata. Ale to też jest różnica między rynkiem B2B a B2C. Absolutnie. Jednak B2B jest troszeczkę inny. Tak. Więc jakby kończę ten wątek inwestycyjny. 200 tysięcy za 20% też się nie udało. Tam była jakaś taka... 9 milionów. Była oferta chyba, że będzie 100 tysięcy. I handlowcy, w sensie, bo jakby to był przedsiębiorca ta osoba, i że jest w stanie nam użyć tych handlowców, nie wiem, 5 do sprzedaży za chyba 40 albo 50%. My realnie się na tym wtedy zastanawialiśmy jeszcze. Poważnie? Tak. To był taki moment, to była taka naprawdę filmowa scena, że Piotr, jeżeli dobrze pamiętam imię, rzucił tą propozycję i wyszedł zapalić z kawiarni i że mamy się zastanowić. No i już mieliśmy te 5 minut na przegadanie między sobą, czy jesteśmy z tym okej i tak dalej. No finalnie nie byliśmy z tym okej. Piotrze, 9 milionów złotych, to mogłaby być dobra inwestycja. Pewnie tak. Ale czasami warto nie wziąć wspólników, prawda? No zawsze... Jeżeli oni nie pasują do tego pomysłu, wartości... Tak, no i właśnie. I tu możemy przejść do kwestii VC i w ogóle tego, dlaczego taki setup inwestorski, po co i tak dalej. Że dla mnie ta taka droga modelowa, żeby trzaskać rundę co 12 miesięcy, żeby koniecznie... No jeżeli w ciebie inwestuje taki prawdziwy fundusz VC, w sensie taki modelowy i ma to podejście portfelowe, takie zgodne z tym, jak to powinno wyglądać, no to mówimy tylko o tym, że twoja firma musi mieć potencjał zwrócenia całego portfela kilka razy, czyli te miliardowe wyceny to jest jakby... Tylko w to jest sens inwestować. No a ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. W sensie jakby dla mnie, mi to przypomina jakiś takich, wiesz... młodych chłopaków, którzy siedzą w szkole, w ławce i opowiadają o tym, co to będą kiedyś robić, nie? W sensie, że no... Nie do końca rozumiejąc mechanizmy. Tak, plus jakby, wiesz, dla mnie... Zbudowaliśmy biznes, który teraz będzie miał RRR-u 5 milionów złotych. Czyli rocznego obrotu. Tak, w subskrypcji. Przepraszam. W subskrypcji obrotu. I teraz jakby zmużdżamy się i jakby myślimy o tym, jak zrobić z tego 20. Potem będziemy myśleć jak 50, jak 100, jakby powoli. Tak, w sensie zastanawianie się i robienie jakichś ćwiczeń, jak dojść do tego miliarda i 100 milionów dolarów RRR-u, no to jest dla mnie jakby bez... Ale pieniądze do inwestorów pomogą wam przyspieszyć w tej chwili. Absolutnie. Pomogą wam zdobywać Hiszpanię i Niemcy, absolutnie. Bo to byłyby rynki, które na początku nie będą zyskowne, tak? Absolutnie. I to nie będą zyskowne przez kilka lat prawdopodobnie. No, zobaczymy. zobaczymy, natomiast tak, no... Gdzie mam wysłać pieniądze jako inwestor? Setup inwestorski mamy właśnie taki, który jest spójny z moim podejściem jakby do tego, jaka ma być firma, nie? Czyli inwestorzy mają troszkę, tak modelowo oni mają troszkę większą awersję do ryzyka, czyli właśnie nie inwestują portfelowo. To nie jest tak, że zebrali fundusz X milionów, inwestują w 30 spółek. No, czyli mają podobną politykę, to, jak ty masz tak, wartości. Tak, jest to taki growth capital z założeniem, że inwestujemy w podmioty, które na pewno urosną, a to, czy urosną
Dwa razy czy 20 razy? Do, no, pewnie trochę inne liczby, ale... Jakie liczby? To, czy to urośnie, no bardziej liczę na to, że zwrócę te pieniądze trochę większą nawiązką inwestorom. Ale to, czy to urośnie 6 razy, czy 10, czy 20, czy jeszcze więcej, to zobaczymy. Jakby wierzymy w to, że wchodzimy w substancję ekonomiczną, która ma sens. Czyli też nie będziesz miał takich inwestorów, którzy będą stali nad tobą i pukali co chwilę szybciej, tak? Bo znaczy, znam startupy, które się potrafiły wyłożyć na czymś takim. Aha. No ja mam to szczęście w tym wszystkim, że mam, tak już stricte mówiąc formalnie, mam pakiet kontrolny, więc jakby też nie chciałem nigdy tej relacji z inwestorami ułożyć w jakiś taki sposób toksyczny. Mam wrażenie, że jakby znalazłem super ludzi, którzy rozumieją mnie, rozumieją moje podejście do biznesu, doceniają ten biznes, w sensie naprawdę jakby wierzą w niego fundamentalnie, że on ma sens, że to, co chcemy zrobić, jakby jest tym, co powinniśmy robić i nam w tym, mam nadzieję, jakby pomogą i czy tworzysz i tyle, już radę nadzorczą? Mamy radę nadzorczą, nie jest. My jesteśmy kwartał po inwestycji, więc to też nie jest jakby jakiś. Jeszcze miesiąc miodowy trwa. Miesiąc miodowy trwa, nie ma co nic podsumowywać i tak dalej, nie? Ale rada nadzorcza, nie chodzi mi o nadzór, tylko takie ciało doradcze dla założycieli jest ważne, że rozszerzy ci horyzont myślenia, tak? Tak, no to jest w ogóle też ważne, żeby inwestorzy, którzy są z nami na pokładzie, to też nie są przypadkowe osoby, w sensie interpersonalnie. Nie chciałbym nikogo urazić, ale to są osoby, które w jakichś tam aspektach są dla mnie na pewno, no nie wiem, czy zawsze autorytetem, czy to jest dobre słowo, ale są na pewno na niektórych płaszczyznach mentorami, osobami, do których chcę się zwrócić o radę, chcę posłuchać, co mają do powiedzenia. To są osoby, do których jakby chętnie przychodzę o radę i mam wrażenie, że są to osoby, z którymi po prostu jakby warto to robić. W przeciwieństwie do funduszy, w których są osoby, które jakby nic, tak naprawdę w życiu nie zbudowały, niczym nie zarządzały. Ale zajmują się zarządzaniem, tak? On to jest zupełnie inny. Fundusz jest też przedsiębiorstwem. Zarabia na tym, że pomnaża środki inwestorów. Tak? Jasne, w sensie może źle to... Ale rozumiem, że twoim celem było szukanie przedsiębiorców. Nie, nawet nie to, bo jeżeli ktoś by zbudował i jakoś istotnie, nie wiem, jakiś fundusz właśnie, to jest taka sama wartość, ale chodzi mi o to, że na rynku polskim, bo jednak na takim rynku... Jeszcze nie ma dojrzałych funduszy. Tak, jest przez to, że co jest pewnie ogólnie pozytywnym zjawiskiem, ten sektor jest mocno wspierany przez jakby organizacje państwowe. Mhm. I pieniądze unijne. To jest sporo ludzi, którzy jeszcze tam zbyt dużo nie zrobili. Ale to jest ciekawe, że ty posiadając silny biznes i te parę niezbyt ciekawych doświadczeń z pierwszymi podejściami inwestycyjnymi, byłeś w stanie dopracować sobie taką politykę inwestycyjną. To, że masz pakiet kontrolny, to, że dobierasz sobie inwestorów i tak dalej, to powoduje, że możesz zrobić to przejście z projektowania produktu do właśnie, projektowania firmy jako produktu. Jak ci wspomniałem o tym, że dopiero od jakiegoś czasu zacząłem faktycznie projektować to życie, to jakby myślę, że inwestycja jest pierwszym takim takim efektem tego, czy jakby zobrazowaniem tego, że faktycznie dobraliśmy, my jak w procesie już nawet rozmów z Nunatakiem i z Joderem, my nie byliśmy jeszcze mentalnie, że robimy ten deal, że musimy to zrobić. To było bardziej na zasadzie, że jak taka struktura transakcji, charakter inwestora i wszystkie jakby inne warunki musiałyby wyglądać, żebym uważał, że to jest najlepsze, co mogę zrobić dla siebie, prywatnie dla siebie, dla mojego wspólnika, dla firmy, klientów, pracowników, dla wszystkich. Tak? Jakby, i wyszło, że damy radę to tak poukładać, żeby to faktycznie... Jesteś zadowolony z tego. Jak najbardziej. Na razie jestem... I macie też skrzynię pełną złota. Ale wiesz, że takie rzeczy się ocenia z perspektywy kilku lat. Tak, pogadamy. Ja mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tego wywiadu za parę lat, czy może za dekadę nagramy z kolejnym polskim jednorożcem wywiad. Więc to zobaczymy. Ale w tej chwili macie też skrzynię pieniędzy, która właśnie pozwala wam robić takie, może nie eksperymenty, ale ekspansje typu Hiszpania czy Niemcy, tak? Z pewnym poczuciem bezpieczeństwa, że tam jest miejsce na błąd w razie co, tak? No tak. No oczywiście jakby, jeżeli chodzi o testowanie jakichś nowych hipotez, rynków i tak dalej, to ten błąd jest jakby chyba wpisany w naturę tego przedsięwzięcia, że tam jakaś nieefektywność kapitału na samym początku musi być. No bo rynek polski mamy opomiarowany, wiemy jak to wygląda, mam jakby sezonowość, wszystko jakby. A tam jest inna kultura, inne przepisy i tak dalej. Tak. Trochę powrót do takich początkowych czasów na tych rynkach. Czasami jakby łezka się wokół kręci. Jeżeli chodzi o niektóre jakby rzeczy, które tam się dzieją i problemy, które trzeba rozwiązywać i tak dalej. Z tą górą pieniędzy to bym też nie przesadzał, bo... Ja nie powiedziałem góra, powiedziałem skrzynia. Skrzynia złota. Okej, dobra. Bo to się nazywa to się war chest, tak? Czyli że masz pieniądze na właśnie podejmowanie, jak sam powiedziałeś,
decyzji, które mogą być nieco ryzykowne, ale posiadając takie pieniądze, można eksperymentować. Tak, tak. No kapitał, testować hipotezy. Kapitał, który my zebraliśmy, jeżeli chodzi stricte o ten kapitał, który zostanie zainwestowany w nowe rzeczy, no to to jest tam nieznacznie więcej niż nasz tam roczny przychód z subskrypcji, więc to też nie jest, że to jest jakoś tam monstrualnie dużo. To po prostu pozwala faktycznie otworzyć kilka nowych linii biznesowych, tu mamy na myśli nowe rynki. Przyspiesza rozwój. Tak, 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 tak. I nie ma żadnych, w sensie ten kapitał nie ma, przynajmniej na razie tak to wygląda, nie ma żadnych właśnie takich, jakby koszt jego biurokratyczny i każdy inny jest jakby bardzo niski. No tak, bo to nie jest kapitał obciążony jakimiś programami unijnymi czy państwowymi, gdzie trzeba zatrudniać etat. Ale nawet właśnie o to, że chodzi o tą wolność w podejmowaniu decyzji. Czyli inwestorzy są dojrzali. Ja mam wrażenie, że mi ufają, że jakby naprawdę chcieli zainwestować w nas i jakby w tą firmę, i jeżeli masz taki dojrzały setup z dwóch stron, no to jakby nie ma tam powodu na jakieś patologie czy rzeczy, które faktycznie spowalniają jakby te, i utrudniają ci prowadzenie firmy. To ja się zapisuję na wywiad za 2-3 lata, żeby porozmawiać o tym, jak to zadziałało tak naprawdę po miesiącu miodowym. Jasne. Jakubie, myślę, że otworzyliśmy bardzo wiele tematów. Nie wiem, czy udało się zamknąć. Na pewno myślę, nie. Że jest nagramy kilka... odcinek Zaprojektuj swój biznes dla społeczności, gdzie dodamy trochę mięska do tego. Ale i wtedy może uda się dostać trochę więcej wiedzy, bo rozmawialiśmy o wszystkim. Ale chciałem ci zadać te same pytania, które zadajemy większości naszych gości, żeby trochę lepiej ciebie poznać. Okay. I to są hashtag trudne pytania nasze, więc może nie być łatwo. Czekam. No dobrze. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu? Wiesz co, myślę, że nie ma takiej jednej decyzji. Myślę, że to jest... to jest jedna decyzja powtarzana wiele razy. Okay. I jakby, ilekroć jakby pojawiały się pytania, czy warto, czy jakby robić to dalej, czy właśnie dokładać kolejne pieniądze, ryzykować i tak dalej. Ilekroć jakby podejmujący nie, że jakby warto, światełko jest jakby tam za zakrętem i tak dalej, to okazało się, że było warto i to jest chyba ta decyzja. To samo było w sporcie też? Do pewnego momentu? Nie. W biznesie. W sporcie było dużo mniej. W sensie... Ta satysfakcja nie była taka szybka, tak? Bardziej chodzi mi o to, że tam jest bardziej wytyczony szlak, nie? Mimo wszystko. Aha. Tak, bo jakby prowadzenie swojej firmy, budowanie jej od zera i zwłaszcza jakby w młodym wieku, co mówiąc młody wiek, mam na myśli bardziej jakby sumę doświadczeń zerową, w sensie na samym początku, że jakby naprawdę nie zdawałem sobie sprawy z bardzo wielu rzeczy, które pewnie teraz są oczywiste. I gdybym pewnie rozwijał się jako programista, czy pracował w jakichś tam firmach, startupach i tak dalej, to pewnie miałbym trochę więcej tej wiedzy, więc to budowanie firmy i ta cała droga nie przypominałaby takiej wspinaczki po Mont Everestie, nie? Czy możesz opisać swój typowy dzień? Nie mam już typowych dni od jakiegoś czasu. Moja rola też jakby w organizacji ewoluuje, co jakby sprawia, że mój schedule i tak dalej też ewoluuje. Jak byłem programistą, to faktycznie miałem tak jakby kalendarz co do godziny, wszystkie rytuały i tak dalej. Myślę, że z takich rzeczy cyklicznych, czy takich właśnie, które zostały, no to ja dość wcześnie wstaję. O której wstajesz? Myślę, że w takim modelowym dniu, jeżeli nie ma zbyt dużo stresu i udało się pójść spać zgodnie z planem i tak dalej, no to jest tam między 4 a 5, coś takiego. Taki mam chronotyp. To jest po prostu... I staram się też wcześniej chodzić spać, mam wrażenie, że się wtedy dużo bardziej wysypiam, niż jeżeli zerwę nockę, więc jakby wczesne wstawanie to jest na pewno to, co w tym dniu jest ciągle jeżeli coś jest typowe, to. Druga sprawa jest to, że nie oglądam telewizji, nie czytam gazet. Staram się, żeby mnie tam zbyt dużo takich mało istotnych informacji nie atakowało, bo prawda jest taka, że te najbardziej takie istotne i tak do mnie trafią. Tak. W kuchni, na kawie, od znajomych. Ważne wiadomości do ciebie dochodzą. To do mnie i tak trafi, więc jakby tych takich ogólnych newsów i tak dalej nie ma. A jaki masz rytuał po obudzeniu się? Czy masz rytuał po obudzeniu się? Wiesz co, no tak, zawsze to wygląda tak samo. No to jest jakby pora na toaleta, prysznic i hop do biura. Bez siłowni, bez medytacji, nie, do pracy. Nie. Tak, które jesteś w biurze? Różnie, w zależności od tego, kiedy wstanę, ale to jest wszystko między 5 a 7. Okej, jesteś pierwszą osobą w biurze? Zazwyczaj, chociaż jest różnie. To się czasami zmienia.
Okay. Mamy też inne ranne ptaszki, które lubią przyjść wcześniej. Okay. Ale nie jestem, często nie jestem ostatnią osobą w biurze, bo ja naprawdę... O której wychodzisz? Bardzo różnie, serio. Jakby mój dzień jest tak jakby ostatnio dziwny, że to, i to też nie chodzi o to, żeby siedzieć do późna w biurze. Jakby część mojej pracy polega na spotykaniu się z ludźmi i przynoszeniu jakby ciekawych tematów do firmy, co często powoduje, że trzeba jednak wyjść z tego biura. Ale ja generalnie po godzinie... Po godzinie 20, czy nawet 19, myślę, to już sensownej pracy jakby nie wykonuję. W sensie jest to bardziej. Czy już jesteś zmęczony na tyle, że to. Koncepcyjna, strategiczna, pochłaniam jakieś treści, jakby raczej w tą stronę niż taką. To jak kończysz dzień? No wychodzisz do 19, 20. Co robisz, żeby zaparkować te tematy? Ja mam teraz mieszkanie koło biura, to znaczy, że spaceruję sobie, więc jakby. A ile kroków? Wiesz co, nie wiem. Myślę, że jest to takim spokojnym chodem około 10 minut. Okej, okay. Bo ja tu policzyłem, że tam mam niecałe 800 kroków. Tak? To jest taka... Ja długo jeszcze w Krakowie mieszkałem, także musiałem samochodem dojeżdżać do biura, co jakby było straszną patologią, bo ja już zaznałem takiego posiadania mieszkania naprawdę za rogiem w Wilnie, jak byłem programistą, wynająłem sobie właśnie tak naprawdę jakby, no nie, 4 minuty. No nie? I to było cudowne i wtedy sobie obiecałem, że już nigdy więcej. No ale się nie udało. I teraz mam jakby z powrotem taką sytuację, więc jakby zaczynam i kończę dzień spacerem, to na pewno. I pewnie tam są podczas tego spaceru albo audiobooki, albo podcasty, jakieś takie treści. I masz takie 10 minut na przełączenie się. No jest tam oczywiście jakiś pewnie taki rytuał trochę higieny snu, tak? To znaczy jakby no, staram się, żeby te wszystkie wyświetlacze były raczej już bardziej pomarańczowe wtedy i żeby było mało emocji, tak? Czy jeżeli wiem, że jakieś otworzenie niektórych maili, albo wejście do jakichś tematów może powodować jakieś tam wyższe ciśnienie. To nie wchodzisz? No, staram się nie. No, bo to... Po której chodzisz spać? No, tak... 22 fajnie, żebym już spał. Że w sensie już spał. To jest jakby... To jest bardzo upierdliwe. W sensie dla osób, z którymi żyję, bo jakby... Nie wiem, czy tak masz, ale większość... Ja o 22 to już oczy mi się same zamykają, nawet jak nie śpię. Więc tak. I jak to wpływa na jakby, nie wiem, twoich bliskich? Mają zgodne z tym chronotypy? Wiesz, nie, my mamy zupełnie inne, wiesz. Ja mogę wstać rano, podobnie jak ty, piąta, szósta, może czwarta to nie. I nie mam z tym problemu, a wywleczenie połowy mojej rodziny przed tam siódmą, ósmą z łóżka jest graniczy z cudem. No, to jakby u mnie bardzo podobnie to wygląda, to życie prywatne. Ja z córą rano w weekendy, wiesz, mamy dom dla siebie. Weekendy to jest w ogóle bardzo... To jest cudowny czas, też na pracę, naprawdę, bo jakby... Jeżeli masz problem z tym, żeby odrzucić od siebie bieżączkę i jakby wszystkie te takie tematy, które cię bombardują od rana do wieczora, to w weekendy ich naturalnie nie ma, bo większość ludzi jednak odpoczywa, więc jakby można się skupić nad tym, co naprawdę ważne, nie? Jak prowadzisz własną firmę, to ciężko ją zostawić, nie? Tak. Nawet tak. Na weekend. No, tak. Czy mógłbyś przestać coś teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie lub spowodowało twój rozwój? Chyba z dość dużą dumą powiem, że poza oczywiście tym, że jest dużo obszarów, które staram się w firmie profesjonalizować, delegować i tak dalej, bo to jest jakby taki, myślę, że no właśnie ciągły proces, ale tak życiowo to powiem ci, że chyba nie. Ja też te rzeczy bardzo ze swojego życia na bieżąco eliminuję. To znaczy, że ja dość dawno temu chyba, nie wiem, czy zrozumiałem, czy postanowiłem, że nie będę za bardzo robił rzeczy dlatego, że ktoś tak by chciał, że ode mnie wymaga, czy używa słowa, na które mam alergię, czyli wypada, że coś wypada. Więc jakby te rzeczy eliminuję ze swojego życia raczej na bieżąco i nie pozwalam, żeby się one się pojawiały. Do tego stopnia, że no jakby chodzę codziennie tak samo ubrany i też tym nie ma naprawdę jobsologii za dużo. Jest raczej po prostu nie chcę. Wygoda. Wygoda, tak. Jakby lubię... Nie podejmujesz decyzji, tak? I rano nie mam sytuacji, że się denerwuję, że coś jest, nie wiem, niewyprane, coś do czegoś, nie wiem, nie pasuje. Wiesz, jakby to są emocje, które są mi niepotrzebne. Wstaję, dokładnie wiem, co będzie, patrzę tylko na temperaturę powietrza, żeby się zastanowić, czy moje polo będzie miało długi czy krótki rękaw. I jakby to jest tyle, nie? Więc jakby te rzeczy naprawdę w miarę na bieżąco eliminuję. Myślę, że taka jedna, która mi została, ale która jakoś tam jest związana z moją pracą, I tak to sobie tłumaczę, może to wcale nie jest związane z moją pracą, ale czynię sobie taką wymówkę. To są social media. Chciałbym, żeby one kiedyś zniknęły.
z twojego życia. No tak, tak, tak. Wydaje mi się, że to jakby mało dobrego wprowadza. Ja też to mam, że jednak audycja wymaga bycia w mediach społecznościowych. No ja też to sobie tak tłumaczę, że część mojej pracy na tym polega. Ale to jest parę minut, a potem zostaje ci pół godziny takiego ogona, które przeglądasz sobie kotki, pieski czy cokolwiek innego, tak? Mówię o sobie, przepraszam. Ja akurat tego mamy mniej. Przeglądania przysłowiowe, tak? Tak, ale i tak czuję, że to nic pozytywnego jakby w moim życiu nie... Mi się podobał dzień, w którym Facebook nie działał, to na Slacku społeczności Zaprojektuj Swoje Życie mieliśmy takie świetne dyskusje, tak pięknie to się ułożyło, bo wszyscy mieli czas i nie oglądali właśnie przysłowiowych kotków, piesków. Jakubie, jaką masz supermoc? Ogólnie pewnie bym to sprowadził do jakiegoś banalnego, że jakby staram się dowozić, staram się być fair i dowozić. A to jest mega supermoc. Ale żeby coś ciekawszego powiedzieć, to coś... Ja właśnie mówię, że to jest mega supermoc. Ale mam taką jedną cechę, nie wiem, czy to jest supermoc, która jest jakby naprawdę jakby użyteczna i też właśnie została zmapowana przez jakby ludzi wokół mnie, a nie przeze mnie. To znaczy, że ja często jestem na dwóch różnych biegunach skali. Skrajnych, no jak to biegunek. Równocześnie? Tak. Czyli na przykład jestem zarówno... Czyli łączysz paradoksy. Jestem bardzo osobą, bardzo pokorną i naprawdę jakby mam w sobie strasznie dużo pokory i mało takiej husarii biznesowej. Jestem bardzo pokorny, ale jednocześnie jestem bardzo pewny siebie. Bardzo. W sensie, że jakby no mam dużo jakby odwagi i w wielu jakby takich materiach potrafię być na dwóch różnych końcach skali, to jest absolutnie spójne. W sensie jakby nie czuję jakiejś takiej dychotomii czy czegoś w tym stylu i to czasami naprawdę jest fajne. Znaczy w sensie, że myślę, że pomaga. Właśnie jeżeli chodzi o tą pokorę i pewność siebie w relacjach międzyludzkich, w podejściu jakby do osób, w prowadzeniu biznesu i tak dalej. Książka która? Która mimo tego, że będzie bardzo klisze, bardzo, to była takim jakimś... akceleratorem, momentem jakby refleksji, który myślę, że mnie popchał do przodu, jeżeli chodzi o ten początek drogi i zaczęcie robienia stron i tak dalej. To była biografia Steve'a Jobsa, więc naprawdę bardzo klisze, ale była to książka, która pokazała mi jedną bardzo fajną rzecz, bo ja wcześniej, z racji tego, że zajmowałem się właśnie sportem i od nauki raczej trzymałem się z daleka, to kojarzyłem pracę stricte z jakimś przykrym obowiązkiem, z jakimś takim właśnie, z jakąś taką służebnością, z jakąś taką poprawnością, z uczeniem się, dobrymi ocenami, no bo to było często pokazywane na etapie mojego dorastania jako przedłużenie, tak? Czyli że jakby teraz masz się uczyć, żeby potem móc studiować, żeby potem móc pracować, nie? Więc jakby kojarzyłem tą pracę raczej z samymi takimi negatywnymi rzeczami, z którymi się nie zgadzam, a biografia Steve'a Jobsa pokazała mi, że to może być też cudowna przygoda, budowanie rzeczy, produktów, czyli tak samo jak... No jakby tak, budowanie rzeczy, że to jest to jakiś proces twórczy i chyba jakaś taka przygoda. Przygoda to jest chyba dobre słowo. To się natchnęło, tak? Tak. Jakubie, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji Zaprojektuj Swoje Życie zapamiętali z tej rozmowy? Z tych wszystkich otwartych wątków. No właśnie ciężko to powiedzieć, nie? Jakby... Żeby zapamiętali, które wątki zostały rozpoczęte, niezakończone. Żebyśmy mogli nagrać kolejny odcinek. Nagrać kolejny odcinek, czy pisemnie, czy jakkolwiek, ale żeby jednak gdzieś tam dokończyć to, co zostało rozpoczęte. Dobrze. Część tego dokończymy zaraz nagrywając Zaprojektuj Swój Biznes. Jasne. Bardzo ci dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję wam i jak co czwartek o czwartej zapraszamy do audycji Zaprojektuj Swoje Życie.